Diogenie, moja decyzja jest ostateczna. Wyruszę do ataku razem z Szarą Strażą. Za dużo ryzykujesz, Kejlanie. Horda Mrocznych Pomiotów jest zbyt niebezpieczna, byś stawał na pierwszej linii. Skoro tak, być może powinniśmy jednak zaczekać na siły Orlezjan. Toż to kompletny absurd. Nie potrzebujemy żadnej pomocy, a zwłaszcza ze strony Orlezjan. To nie jest wcale absurdalny pomysł. Nasze spory z Orlezjanami to przeszłość, a ty pamiętaj, kto tu jest królem. Dobrze, że Marik nie dożył dnia, gdy jego syn gotów jest oddać Ferelden tym, którzy niewolili nas przez całe stulecie. A więc nasze siły będą musiały wystarczyć, prawda? Duncanie, strażnicy są gotowi do walki? Tak, wasza wysokość. A, to ta młoda dama z Wysokorza, którą spotkaliśmy w drodze. Rozumiem, że należą się gratulacje. Potrzebujemy w tej chwili każdego szarego strażnika. Powinnaś czuć się zaszczycona, że możesz do nich dołączyć. Twoja fascynacja legendami przyniesie nam zgubę, Kejlanie. Musimy być realistami. W porządku. Przedstaw mi swoją strategię. Ja i Szara Straż sprowokujemy Mroczne Pomioty do ataku, a wtedy... Rozkażesz zapalić sygnał świetlny na wieży, a wtedy moi ludzie zaatakują z ukrycia. I oskrzydlą Mroczne Pomioty, pamiętam. Chodzi o wieżę Ishal. Kto zapali ogień sygnałowy? Mam tam kilku ludzi. Nie jest to zadanie niebezpieczne, ale bardzo odpowiedzialne. A więc powinniśmy posłać tam najlepszych. Wyślij Alistera. I tę nową, szarą strażniczkę. Za bardzo ufasz Szarej Straży. Jesteś pewien swoich decyzji? Dość tych twoich spiskowych teorii, Logenie. Szarzy strażnicy walczą z plagą niezależnie od okoliczności. Wasza wysokość, powinieneś rozważyć możliwość pojawienia się arcydemona. W głuszy nie natrafiono na ślady smoków. A nie po to są tutaj twoi ludzie, Duncanie? Ja... tak, wasza wysokość. Wasza wysokość, wieża i ogień sygnałowy są zbędne. Krąg maginów... Nie powierzymy życia jakimś magom. Zachowaj moc na Mroczne Pomioty. Dosyć, ten plan wystarczy. Szara Straż zapali ogień sygnałowy. Dziękuję, Logenie. Nie mogę się już doczekać tej chwalebnej chwili. Szara Straż walcząca u boku króla Fereldenu. Tak, Kejlanie. Będzie to chwalebna chwila dla nas wszystkich. Znacie już plan. Macie wejść na wieżę Ishal i dopilnować, by zapłonął na niej ogień sygnałowy. Co takiego? Nie wezmę udziału w bitwie? Takie jest osobiste życzenie króla, Alisterze. Jeśli ogień nie zostanie rozpalony, żołnierze Terna Logena nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. I dlatego dwoje szarych strażników ma stanąć na szczycie wieży z pochodniami w rękach. Tak na wszelki wypadek? Po drugiej stronie wąwozu, patrząc od obozu króla w stronę, z której przybyliśmy. Będziecie musieli przeciąć wąwóz i przejść przez bramę. Za nią znajdziecie wejście do wieży. Z jej szczytu będziecie mieli widok na całą dolinę. Damy wam znać, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Alister będzie wiedział, czego wyglądać. Zostańcie z żołnierzami Terna i strzeżcie wieży. Jeśli okażecie się potrzebni, zostaniecie o tym poinformowani. Narobimy w gacie i tyle. Jeśli tak się stanie, zostawcie go nam. Nie chcę widzieć głupiego bohaterstwa w wykonaniu. Bitwa rozpocznie się lada moment. Kiedy wyruszę, działajcie szybko. Będziecie mieli niecałą godzinę. W takim razie muszę dołączyć do pozostałych. Od tej chwili zdani jesteście sami na siebie. Pamiętajcie, oboje jesteście szarymi strażnikami. Oczekuję, że okażecie się warci tego tytułu. Duncanie, niechaj czuwa nad tobą Stwórca. Niechaj czuwa nad nami wszystkimi. Thank you.
plan zadziała, wasza królewska mość. Oczywiście, że tak. To koniec plagi. Została zdobyta. O czym ty mówisz, człowieku? Jak to zdobyta? Mroczne pomioty weszły do środka. Są wszędzie. Większość ludzi nie żyje. A więc musimy dostać się na szczyt wieży i rozpalić ogień.
teraz, czy później. Thank you.
Co teraz? Come on.
we mnie? Nie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Dobrze, już dobrze. Oddech, stwórcy! Co te mroczne pomioty robią tak daleko od hordy? Mieliśmy nie napotkać tutaj żadnego oporu. Hej, racja. Jeśli się zastanowić, ma to swoje dobre strony. W każdym razie trzeba się śpieszyć. Musimy dostać się na szczyt wieży i na czas rozpalić ogień. Tern Logan będzie czekać na ten sygnał.
możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę?